Porozmawiamy dzisiaj o ważnych wyzwaniach, przed którymi stoi polska polityka innowacyjna. Pozwólcie Państwo, że na początek przedstawię gości, którzy są ze mną w studio i wspólnie poprowadzą ze mną to wydarzenie. Pani profesor Katarzyna Śledziewska reprezentuje DELAB UW, zarządza tą instytucją, która ma wyraźny wkład w badania, w analizy dotyczące transformacji cyfrowej polskiej gospodarki. Pani profesor Gabriela Grodkowska, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, która za chwilę otworzy oficjalnie nasze dzisiejsze wydarzenie. I nasz gość specjalny, pani profesor Marzena Weresa z Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która wygłosi wykład, stanie się za chwilę kanwą naszej dzisiejszej dyskusji, opowie o kluczowych wyzwaniach, które stoją przed polską polityką innowacyjną. Szanowni Państwo, pozwólcie, że oddam głos pani profesor Katarzynie Śledziewskiej, która w kilku słowach wprowadzi nas w tematykę dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Tak, dzień dobry Państwu. No, ja prowadzę taki innowacyjny program, instytut badawczy, który zajmuje się właśnie innowacjami cyfrowymi, to znaczy robimy badania, współpracujemy z instytucjami, zarówno z administracją, jak i z firmami i staramy się odnaleźć sens tej całej transformacji cyfrowej, jak również odnaleźć pewne mechanizmy, zrozumieć te mechanizmy w ramach tej naszej współpracy z otoczeniem. I mam takie przemyślenia. Mianowicie, jak wracałam z studiów za granicą jeszcze na początku lat 90., to zauważyłam, że to zaczęłam studiować, kontynuować moje studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. I to był taki moment transformacji gospodarczej, kiedy naukowcy, wykładowcy przestawiali się z ekonomii socjalizmu na mikro i makroekonomię. I to był niesamowity wysiłek w ogóle całej społeczności naukowców i wykładowców, w szczególności w ramach nauk ekonomicznych, żeby zrozumieć te mechanizmy, żeby wprowadzić nowy tok studiów i nowy sposób nauczania. I wydaje się, że właśnie jesteśmy też na takim etapie, kiedy na nowo musimy przemyśleć, co my mamy badać, w jaki sposób my mamy prowadzić nasze badania naukowe i czego mamy uczyć i w jaki sposób mamy przekazywać wiedzę. I w szczególności teraz, po COVID-zie, czy w trakcie COVID-u, tego jeszcze nie wiemy, widzimy, jak ważne są innowacje cyfrowe i jakie to jest niesamowite wyzwanie dla całej gospodarki i jak te innowacje cyfrowe zmieniają nasz świat i nasze życie gospodarcze. Na nowo musimy zacząć, czy właściwie potrzebujemy przeformułować nasze studia, nasze myślenie o gospodarce, o innowacjach, ale nie damy tego rady bez współpracy z otoczeniem, bez współpracy z firmami, z administracją publiczną. Potrzebna jest wymiana wiedzy, wymiana danych, które stanowią teraz tą podstawę tych innowacji cyfrowych. No i taka konferencja jak dzisiaj, mam nadzieję, stworzy właśnie dobry fundament do takiej dalszej współpracy i otworzy zarówno administrację, agencje rządowe, przedsiębiorstwa, jak i prowadzących zajęcia i prowadzących badania naukowe na tą współpracę, po to, byśmy zrozumieli tą nową rzeczywistość, która zaczyna z nas otaczać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani profesor. Chyba to jest właściwy moment, abyśmy oficjalnie otworzyli nasze wydarzenie. Pani dziekan, bardzo proszę. Tak jest. Ja bardzo cieszę się, iż właściwie pierwszą okazją, pierwszym momentem, kiedy mam możliwość jakby oficjalnie reprezentować Wydział Nauk Ekonomicznych, to jest właśnie ta fantastyczna konferencja, już trzecia z kolei. Też cieszę się, że w tym roku tak trudnym i tak wyjątkowym, kiedy wszystko działa inaczej i bardzo wiele imprez o charakterze naukowym, konferencji, seminariów jest odwoływanych, udało się znaleźć taką formułę, aby właśnie z pomocą tych innowacji, zwłaszcza innowacji cyfrowych, taką dyskusję przeprowadzić i rzeczywiście mieć okazję dla tak ciekawej i stymulującej dyskusji. Tak jak wspomniałam, jest to już pan dr Górski też o tym mówił, jest to już trzecia konferencja, więc jest to absolutnie impreza, która wpisuje się w kalendarz imprez na naszym wydziale i mam nadzieję, że tak będzie. W tym roku właśnie organizatorami poza Wydziałem Nauk Ekonomicznych jest DELAB, z czego bardzo się cieszymy i też oczywiście tutaj ukłony w kierunku Narodowego
Narodowego Banku Polskiego, który w ramach swojego programu edukacji ekonomicznej też od kilku lat wspiera i uczestniczy w organizacji wydarzeń jakby w tym cyklu. Ta konferencja jest wyjątkowa, myślę, z kilku względów. Przede wszystkim oczywiście ze względu na formę. Tutaj mam nadzieję, że mimo tej formy zdalnej uda się nam stworzyć właśnie takie środowisko i atmosferę rzeczywiście takiej stymulującej i owocnej dyskusji, ale także ze względu na treści merytoryczne. W tym roku poza tutaj uczestnikami ze strony uniwersytetu, czy szerzej mówiąc Akademii, pani profesor Wereza reprezentuje Szkołę Główną Handlową, mamy także oczywiście bardzo wielu uczestników, przedstawicieli administracji publicznej czy biznesu. I tak jak wspomniała pani profesor Śledziewska, no wydaje się, że to jest pewnie klucz dla efektywnej polityki innowacyjnej, tak? I dla rzeczywiście stworzenia systemu, który będzie miał szansę w sposób faktycznie skuteczny te innowacje w Polsce stymulować. W tym roku uczestnicy studiów podyplomowych Innowacyjna gospodarka, rola polityki ekonomicznej, mam nadzieję, że są z nami licznie, nie biorą tutaj czynnego udziału w konferencji. Natomiast przy tej okazji serdecznie im gratuluję ukończenia tych studiów, czy bycia na progu ukończenia tych studiów. Wiem, że jutro mają państwo obrony prac dyplomowych, więc oczywiście trzymamy mocno kciuki. Mam nadzieję, że będzie to miły dzień dzisiaj i jeszcze milszy jutro. I, że tak powiem, z satysfakcją ukończą państwo te studia. Więc niniejszym oficjalnie otwieram konferencję. Życzę państwu jak najciekawszej dyskusji, wielu, wielu spotkań i poznania wielu ciekawych osób. Być może no teraz nie będzie takiej okazji, żeby bezpośrednio porozmawiać, ale może właśnie będzie to taki początek, aby jakieś tam kontakty podtrzymywać, także oczywiście potem w sposób indywidualny. Dziękuję bardzo i zapraszam na konferencję. Bardzo dziękuję pani dziekan za oficjalne otwarcie naszego wydarzenia. W dalszej części naszego spotkania dołączy do nas również magnificencja rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Alojzy Nowak. Pani dziekan Gabriela Grodkowska, z powodu ważnych obowiązków, państwo na pewno macie świadomość tego, że właśnie odbywa się zmiana warty na uczelniach wyższych. Nowi dziekani obejmują ważne obowiązki. Ja szczególnie dziękuję, że pani profesor udało się znaleźć czas, żeby być z nami dzisiaj. W imieniu pani profesor przepraszam, że nie będzie mogła być z nami do końca wydarzenia, natomiast miejsce pani profesor zastąpi w pewnym momencie pan rektor Alojzy Nowak. Chciałbym jeszcze dodać, że ta konferencja ma taki szczególny charakter, ponieważ my, osoby organizujące tę konferencję, również chcemy się czegoś nauczyć. Tak jak wspomniała pani dziekan, konferencja jest elementem większego projektu studiów podyplomowych o tym samym tytule, Innowacyjna gospodarka roli polityki ekonomicznej. I to jest dla nas taki moment, żeby podsumować nasze różne obserwacje, przemyślenia, refleksje, które nasunęły się w toku tegorocznej edycji projektu, jak również zastanowić się nad tym, jakie nowe treści wprowadzić do programu nauczania na kolejne lata. Traktujemy więc to spotkanie z państwem jako okazję do wymiany myśli, do poglądów, do aktualizacji naszej i państwa wiedzy. I z tego tytułu chciałbym państwa bardzo serdecznie zaprosić, abyście korzystali z możliwości udzielania komentarzy czy zadawania pytań na czacie, które państwo widzicie w oknie konferencji. My te państwa komentarze i pytania będziemy wychwytywać i postaram się, aby jak najwięcej z nich spotkało się z odpowiedzią ze strony studia, jak również prelegentów, którzy będą się z nami łączyli zdalnie. Drodzy państwo, pani profesor Marzena Wereza od wielu lat zajmuje się tematyką polityki innowacyjnej. Trudno byłoby znaleźć lepszą osobę niż pani profesor do tego, aby opowiedziała nam o tym, jakie są kluczowe wyzwania polskiej polityki innowacyjnej. Tak jak wspomniałem wcześniej, spodziewamy się, że to wystąpienie, które za chwilę usłyszymy, będzie stanowiło pewną klamrę i taki temat przewodni całego naszego spotkania. Z pewnością usłyszymy wiele rzeczy, do których będziemy się odnosili w dalszym ciągu spotkania. Pani profesor, bardzo mi miło, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do współpracy z nami. Nie jest to łatwe, zważywszy na bardzo rozliczne obowiązki i funkcje, które pani profesor pełni. Tym bardziej się cieszę, że jesteśmy razem i bardzo zapraszam do prelekcji.
Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło, że mogę z Państwem spotkać się online, a tutaj w studio również z organizatorami konferencji. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zadanie, które postawili organizatorzy przede mną, a mianowicie omówienie wyzwań polskiej polityki innowacyjnej, jest to bardzo trudne zadanie. Temat wydaje się dość banalny, jednak żeby zastanowić się głębiej, jakie są faktycznie te wyzwania, chciałabym nawiązać do tego, o czym mówiła pani profesor Śledziewska w otwarciu. Rzeczywiście wydaje mi się, że jesteśmy u progu, czy właściwie w trakcie transformacji i to nie tylko transformacji cyfrowej, dlatego że transformacja cyfrowa, zastosowanie wszelkich technik, z którymi mamy do czynienia nawet dzisiaj, bo nie widzimy się na żywo, tylko online, niesie za sobą również transformację sposobu naszego myślenia. I myślę, że to jest najważniejsze, jak zmienić sposób myślenia o polityce innowacyjnej, o innowacyjności, o zastosowaniu technologii cyfrowych, ale też o zastosowaniu tradycyjnych narzędzi. Proszę Państwa, bardzo krótko, ponieważ mam 20 minut, chciałabym Państwu o tym opowiedzieć. Po pierwsze, chciałabym zacząć od najnowszych trendów światowych, jeśli chodzi o współczesną politykę innowacyjną, bo myślę, że to jest pewnego rodzaju wskazówka, jak mamy patrzeć na wyzwania, które stoją przed Polską w tym zakresie. Po drugie, myślę, że w ogóle warto byłoby się zastanowić, czy Polska, czy kraje, w tym Polska, potrzebują polityki innowacyjnej i dlaczego ta polityka jest potrzebna. Po trzecie, czy co właściwie łączy się z drugim punktem, jeśli ta polityka jest potrzebna, to właśnie dlatego, żeby poprawiać innowacyjność polskiej gospodarki. I myślę, że w tym gronie nie muszę mówić, że ta innowacyjność jest nadal ciągle przez wiele lat na niskim poziomie, więc tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. No i wreszcie na koniec właśnie pewne wyzwania chciałabym zarysować i też dylematy polskiej polityki innowacyjnej. No możemy mówić, że właściwie to po pierwsze mamy globalizację, ale też być może deglobalizację. Po drugie mamy różnego rodzaju kryzysy, na przykład obecnie to jest pandemia, ale mieliśmy kryzys finansowy. I tutaj ta polityka innowacyjna wydaje się, że jest niezmiernie potrzebna, ponieważ właściwie tą odpowiedzią na kryzys powinny być innowacje. Więc jak je stymulować, jeśli firmy borykają się z codziennymi problemami związanymi właśnie ze zwalczaniem kryzysu w takiej działalności operacyjnej. To jak jeszcze myśleć o innowacjach? Także to są takie cztery główne punkty mojej prezentacji. Chciałabym zacząć, no i oczywiście wnioski na koniec. Chciałabym zacząć od kilku zdań na temat współczesnej polityki innowacyjnej. Właściwie jeszcze w XXI wieku na początku ciągle dominowało tradycyjne podejście do innowacyjności i polityki innowacyjnej. No i szukaliśmy w niej możliwości łagodzenia zawodności rynku, szukaliśmy najlepszych praktyk, chcieliśmy wdrażać te najlepsze praktyki, ale okazało się, że ta skuteczność tradycyjnego podejścia, które ciągle jeszcze trochę pojawia się w myśleniu, że to badania trzeba wspierać, no bo one będą się przekładać na innowacje. Ta skuteczność nie do końca się sprawdza. Okazuje się, że są nowe wyzwania, wyzwania społeczne związane z ubóstwem, ze starzeniem się społeczeństw, zmiany klimatyczne. No i restrukturyzacja, o której była mowa, myśmy przeżyli jako region Europy Środkowej i Wschodniej transformację gospodarczą, ale ta restrukturyzacja dokonuje się obecnie wszędzie na świecie. Poza tym duże różnice regionalne, jeśli chodzi o innowacyjność, ale w ogóle też jeśli chodzi o rozwój. Więc te wszystkie problemy wymagają pewnych zmian i tutaj innowacyjność powinna być odpowiedzią, czy może być odpowiedzią na te zmiany, więc taka tradycyjna polityka wspierająca wyłącznie badania niekoniecznie musi tutaj, czy pomaga w najlepszy sposób, niekoniecznie jest tak bardzo skuteczna. W związku z tym rozpoczęły się dyskusje na temat nowego podejścia i właściwie chyba takim przełomową publikacją była publikacja profesor Marianny Mazzucato o przedsiębiorczym państwie, która wskazywała na to, że to państwo powinno być aktywne, przedsiębiorcze, powinno właśnie myśleć o innowacyjności, podejmować pewne ryzyko, myśleć o innowacyjności w celu tworzenia wartości dla społeczeństwa i tak dalej. No badacze w dużym stopniu zgodzili się z tym podejściem, chociaż było to podejście dość kontrowersyjne, bo przypuszczam, że wiele osób tutaj obecnych zapoznało się z tą książką Mazzucato na temat przedsiębiorczego państwa. Są tam dość kontrowersyjne tezy dotyczące tego, jak państwo powinno reagować i właściwie jak powinno też czerpać zyski z innowacyjności, która za państwowe pieniądze jest rozwijana, to znaczy za publiczne pieniądze przeznaczone na badania i rozwój.
Nowe podejście to jest również podejście holistyczne, czyli patrzenie na innowacje nie tylko przez pryzmat jednej polityki innowacyjnej, ale przez pryzmat wielu polityk. O wartości dla społeczeństwa już wspomniałam i o celach społecznych. No, ten wątek przewija się właściwie we wszystkich najnowszych pracach na temat polityki innowacyjnej i jej nowych celów. I wreszcie polityka skupiona na rozwiązywaniu problemów, tak zwana Mission Oriented Research and Innovation Policy. Tutaj właściwie w ostatnich kilku latach rozwinął się ten wątek i znalazł on odzwierciedlenie również w nowym programie unijnym Horizon Europe, który to program właśnie ma taki wątek dotyczący badań związanych z realizacją pewnych rozwiązywania, z rozwiązywaniem pewnych problemów, czy realizacją pewnej misji. Wzorem dla tego typu myślenia była misja na Księżyc, którą w Stanach Zjednoczonych realizowano właściwie w XX wieku, ale ciągle jeszcze okazuje się, że przyniosła ona wiele przełomowych innowacji. I ten pomysł w nowym wydaniu pojawił się również w polityce innowacyjnej i w najnowszych jej trendach. Pytanie powstaje, jak Polska ma się do tego odnieść i jak Polska ma te najnowsze pomysły, podejścia zastosować w tworzeniu polityki i w odpowiedzi na te wyzwania, które stawia nam gospodarka. Kolejne elementy, które do tej układanki dochodzą, to jest kwestia decentralizacji tworzenia polityki, zwłaszcza w Europie. Polityka regionalna nabiera coraz większego znaczenia, a nawet lokalna, polityka miejska. Dlaczego? Otóż okazuje się, że są duże dysproporcje międzyregionalne, o czym jeszcze będę mówiła, jeśli chodzi o innowacyjność i takie narodowe czy ponadnarodowe europejskie podejście nie jest wystarczające, żeby te dysproporcje likwidować. Wreszcie polityka oparta na dowodach naukowych. Kolejny element nowego podejścia do polityki innowacyjnej, polityka, która powinna być wyrazem pewnych badań, które pokazały, że określone narzędzia są skuteczne bądź nie są, czyli zwiększenie roli ewaluacji polityki i wniosków wynikających z tejże ewaluacji. Przechodząc z poziomu celów do narzędzi, można by było powiedzieć, że też zwrot w kierunku narzędzi popytowych, nie podaż, nie stymulowanie badań i rozwoju, nie stymulowanie podaży nowych rozwiązań, ale stymulowanie popytu. I co więcej, nie chodzi o to, żeby zamawiać konkretne produkty, że państwo powinno zamawiać konkretne produkty. Jeśli to mają być produkty innowacyjne, to my nie wiemy, jakie to są produkty, jeśli to mają być innowacje przełomowe. Więc skąd decydenci mogą wiedzieć, że potrzebny jest konkretny produkt typu samochód elektryczny? Być może trzeba zamawiać rozwiązanie konkretnych problemów, a nie konkretnych produktów. Czyli tak postuluje się wprowadzanie tak zwanych funkcjonalnych zamówień publicznych, które byłyby odpowiedzią na problemy czy wyzwania. Na tle tych najnowszych trendów popatrzmy, jak wygląda poziom innowacyjności Polski i odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego Polska potrzebuje polityki innowacyjnej. Otóż no tu nie jest to teza, z którą ktoś chciałby dyskutować, że ten poziom jest niski, bo jak popatrzymy na wykresy, to widzimy, że tutaj Polska jest niestety, jeśli chodzi o Unię Europejską, na końcu tego rankingu innowacyjności zajmujemy czwarte od końca miejsce. Wprawdzie jesteśmy tak zwanymi umiarkowanymi innowatorami, ale no to umiarkowanie jest rzeczywiście bardzo umiarkowane, mówiąc kolokwialnie. Poza tym, jak popatrzymy też na ranking globalny indeks innowacyjności, porównamy się z liderami Stany Zjednoczone, Niemcy czy Korea Południowa, czy Chiny, które bardzo szybko nadrabiają zaległości i doganiają, jeśli chodzi o innowacyjność, no to Polska wygląda dość słabo, w zasadzie na poziomie zbliżonym do Ukrainy. I co więcej, Ukraina zaczyna powoli nadrabiać dystans, więc luka innowacyjna w stosunku do liderów się zaczyna zwiększać, również do Chin, które przecież są na rynkach międzynarodowych naszym ważnym konkurentem, bo ciągle konkurujemy jednak cenami, a inni konkurenci, na przykład Ukraina, zaczynają doganiać Polskę, czy przynajmniej rozpoczęły ten proces doganiania. Więc rzeczywiście tych wyzwań, patrząc na te zmiany samych indeksów, które są przecież tylko jakimś syntetyczną miarą innowacyjności, te zmiany są widoczne.
dlaczego ta luka tak wygląda i dlaczego ta luka innowacyjności nie zamyka się. Wprawdzie można powiedzieć, że Polska rzeczywiście zwiększyła intensywność prac nakładów na badania i rozwój. W 2018 roku było to ponad 1%, 1,2% PKB, więc znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu, gdzie startowaliśmy z poziomu poniżej 1%. Ale ciągle jesteśmy jednak w nakładach na badania i rozwój znacznie poniżej średniej unijnej, prawie o 1 punkt procentowy, nie mówiąc o liderach, co widzicie Państwo na wykresie. I nawet niestety nie osiągnęliśmy celu, który rząd postawił sobie na 2020 rok, jeśli chodzi o nakłady na badania i rozwój. Więc tutaj jest też ten dystans, nawet w tym takim tradycyjnym myśleniu, że to badania miały wypychać te innowacje. Również drugi element, który jest bardzo ważny i drugi czynnik innowacyjności, to jest umiędzynarodowienie. Umiędzynarodowienie, no niestety i polskiej nauki i sfery badawczo-rozwojowej jest na dość niskim poziomie również. Na lewym wykresie widoczne jest zestawienie doskonałości polskich uniwersytetów na tle uniwersytetów Unii Europejskiej, czyli liczba uniwersytetów, które znajdują się wśród 30 najlepszych w Europie, a na pionowej osi pokazana jest liczba dyscyplin naukowych, które znajdują się wśród 30% najlepszych w Europie. Okazuje się, że no niestety mamy tylko kilka tych dyscyplin, gdzie jesteśmy najlepsi i tylko dwa nasze uniwersytety znajdują się w tych 30% najlepszych, więc jest to wynik dość marny. Gdybyśmy porównali się nawet już nie mówię z Niemcami, ale powiedzmy z Włochami czy z Hiszpanią, to widzimy, że kraje o podobnej wielkości, to widzimy, że rzeczywiście ta luka również w badaniach istnieje. W małym stopniu wykorzystujemy też środki zagraniczne, jeśli chodzi o badania i rozwój. I ten odsetek, czy udział środków zagranicznych się zmniejszył w ostatnich latach, więc tutaj też z tego umiędzynarodowienia badań w tym zakresie, czy tej strony nakładowej innowacyjności w małym stopniu korzystamy. Współpraca w działalności badawczej i innowacyjnej, różne jej wymiary, ja pokazuję cztery wymiary dotyczące wspólnych publikacji naukowych, czy współpraca przedsiębiorstw małych i średnich, współfinansowanie ze środków sektora prywatnego, publicznych wydatków na badania i rozwój, czy wspólne publikacje. Trapez chyba to jest Polska, a na zewnątrz niebieska linia pokazuje średnią unijną, więc nawet nie porównujemy się do liderów, tylko do średniej i już widzimy, że tutaj rzeczywiście ten obszar jest zaniedbany, jeśli chodzi o nie tylko umiędzynarodowienie, bo niektóre z tych elementów pokazują umiędzynarodowienie, ale też współpracę jako taką również wewnątrz kraju. Więc to, o czym była mowa w otwierających wystąpieniach, jest potwierdzone również w danych. I kolejny element czy problem, wyzwanie to są różnice sektorowe, jeśli chodzi o innowacje między przemysłem a usługami. Usługi są zdecydowanie mniej innowacyjne, jeśli by je mierzyć procentem przedsiębiorstw, które wprowadzają innowacje, chociaż w ostatnim roku ta sytuacja się nieco poprawiła, ale ciągle ten przemysł jest zdecydowanie bardziej innowacyjny niż usługi, a przecież to w usługach, to współczesna gospodarka jest oparta na usługach, więc to w usługach należałoby poszukiwać innowacyjności czy stymulować innowacyjność, nie tylko w przemyśle. I wreszcie różnice regionalne, kolejne wyzwanie. Lewa strona wykresu pokazuje, jak wyglądają polskie regiony na tle regionów unijnych i niestety bardzo dużo regionów to są słabeusze innowacyjni. Pewna grupa regionów to są regiony zaliczane do umiarkowanych innowatorów. Prawa strona slajdu pokazuje klastry regionów, czyli widać wyraźnie dominującą pozycję Mazowsza i na zielono zaznaczoną i kilka województw, które lepiej sobie relatywnie radzą z innowacyjnością niż pozostałe. No ale większość, to są ten trzeci klaster, to jest większość polskich regionów, gdzie ta
innowacyjność jest bardzo niska. I tutaj też ta polaryzacja regionalna jest no, ważnym wyzwaniem, jak likwidować te różnice. Więc podsumowując, główne wyzwania dla polityki innowacyjnej to jest po pierwsze ciągle niski poziom nakładów na badania i rozwój, zarówno ogółem, jak i przedsiębiorstw, chociaż tutaj sytuacja się nieco poprawiła. Ciągle jeszcze niewystarczająca jakość polskiej nauki i zbyt małe umiędzynarodowienie badań. Myślę, że do tego wątku odniesie się mój następny prelegent, pan rektor. I mała intensywność współpracy, zarówno współpracy badawczo-rozwojowej, jak i w działalności innowacyjnej, jak i współpracy też międzynarodowej w nauce. I wreszcie duże różnice sektorowe i regionalne w poziomie innowacyjności. To są takie cztery główne bloki wyzwań, które polityka innowacyjna powinna, czy miałaby na które odpowiedzieć. I jeśli popatrzylibyśmy, czy ta polityka rzeczywiście odpowiada na te wyzwania i przeanalizujemy wsparcie działalności innowacyjnej ze środków publicznych w ostatnich latach, to okazuje się, że po pierwsze to wsparcie jest no, niewielkie, bo to jest rzeczywiście niewielki odsetek przedsiębiorstw, który skorzystał z różnego rodzaju grantów, subwencji czy kredytów. Ogółem to jest niecałe 3% firm w Polsce. I co ciekawe, głównie były to środki unijne, przy czym nie środki z budżetu programów unijnych, takich jak Horyzont 2020, ale środki unijne, te, które Polska pozyskała z budżetu unijnego no, na rozwój, więc różnego typu programy typu innowacyjna gospodarka. Ulgi podatkowe, kolejne narzędzie, które jest do wykorzystania tutaj też w niewielkim stopniu wykorzystywane. Niecałe 3% przedsiębiorstw w przemyśle i 1,5% w usługach tego typu ulgi, czy o 1,8% w usługach tego typu ulgi wykorzystuje na badania i rozwój i innowacje, więc ten obszar ciągle jeszcze jest niewykorzystany. Czyli te wyzwania dotyczą nie tylko celów polityki, nie tylko problemów, z którymi musimy się zetknąć, ale również narzędzi tej polityki, jakie są stosowane. Dylematy, bardzo krótko, na jakie podmioty powinna być skierowana polityka, czy raczej wspierać naukę, czy przedsiębiorstwa, jakie powinny być priorytetowe dziedziny, czy Polska może sobie pozwolić na stymulowanie tworzenia innowacji nowych na skalę świata, czy raczej skupiać się na dyfuzji, jaka powinna być narodowa specjalizacja Polski i jak zwiększyć korzyści z umiędzynarodowienia. Kolejny problem. Myślę, że te dylematy mogą być przedmiotem naszej dyskusji po moim wystąpieniu, bo nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Krótko prezentując moje odpowiedzi, czy moje przemyślenia, które mają charakter dyskusyjny. Po pierwsze, wydaje mi się, że punkt ciężkości powinien się przesuwać, zwłaszcza w dobie cyfryzacji, z jednostek naukowych na ludzi, na innowatorów. Że wspierajmy innowatorów, w mniejszym stopniu wspierajmy organizacje, w większym stopniu wspierajmy konkretne osoby, które rzeczywiście te innowacje wprowadzają. Wspierajmy współpracę, tworzenie konsorcjów badawczo-wdrożeniowych między firmami a nauką, ale też między firmami różnej wielkości i różnego profilu, małymi, dużymi, państwowymi, prywatnymi. No, stymulowanie badań i rozwoju biznesu, które zwiększył się ten udział biznesu w nakładach na B+R, ale ciągle ta sfera wymaga doinwestowania, to właściwie od lat powtarza się ten problem i ten postulat. Wreszcie budowanie potencjału naukowego, rzeczywiście tej masy krytycznej, zwiększenie nakładów publicznych na badania i rozwój i rozwijanie badań podstawowych. Jeśli chcemy znaleźć swoje specjalności, polskie specjalności, to te badania podstawowe są niezbędne. Chociaż oczywiście z badań aplikacyjnych te innowacje szybciej się pojawiają, ale tutaj, żeby rozumieć to, co się dzieje w świecie i wnieść rzeczywiście coś zupełnie nowego,
to badania podstawowe są niezbędne. No i mało odkrywcze jest to, żeby wzmacniać współpracę między nauką a gospodarką, bo o tym mówimy no, od 20 lat co najmniej, ale też ta współpraca pozostawia jednak wiele do życzenia. Drugi dylemat, czy wspierać innowacje nowe, tworzenie innowacji nowych w Polsce, czy raczej dyfuzję. No przy tak małych środkach na badania i rozwój 1,21 PKB, no to wspieranie rozwoju nowych zupełnie innowacji przełomowych jest dość trudne, bo nie ma budżetu, no ale nie mówię, że niemożliwe. Wydaje mi się, że polityka powinna wyznaczać pewne priorytety i dwie opcje należałoby rozważyć. Po pierwsze, ewolucyjnie niektóre dziedziny czy dyscypliny powinny się rozwijać, a niektóre skokowo, więc należałoby wytypować, które to powinny być ewolucyjnie rozwijane, a które skokowo, na przykład technologie cyfrowe, o czym mówiła pani profesor Śledziewska. Wsparcie współpracy międzynarodowej i dyfuzji niewątpliwie służy zarówno tworzeniu innowacji nowych na skalę świata, jak i tych, które można rozwijać ewolucyjnie. Specjalność technologiczna Polski, po pierwsze interdyscyplinarność, więc szukać takich specjalności, gdzie ta interdyscyplinarność już jest. Po drugie szukać niszy, bo nie możemy być, nie działamy, czy nie możemy przeskoczyć pewnego poziomu bez znalezienia tej swojej niszy. I tutaj na pewno pewną odpowiedzią może być foresight technologiczny. Potencjalne specjalności oczywiście to jest bardzo dyskusyjne. Po pierwsze, wydaje mi się, że należałoby przeanalizować przewagi patentowe i potencjał ludzki, dostępność zasobów. Po drugie, popatrzeć na inteligentne specjalizacje, które zostały wyłonione na poziomie regionalnym. I na przykład technologie ICT. Tutaj na pewno mamy potencjał kadrowy, jeśli chodzi o oprogramowanie, usługi oparte na wiedzy. Wnioski. Wydaje mi się, że należy myśleć o modelu otwartej nauki i otwartych innowacji. My dużo mówimy o otwartych innowacjach, o otwartej nauce mówimy mniej. Niewątpliwie kluczowym jest poprawa sprawności instytucjonalnej, czyli regulacje dotyczące sfery nauki, sfery przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury przepływu informacji, czyli technologie cyfrowe, ale to znowu jest środek, a nie cel. Zwiększenie umiędzynarodowienia i edukacja, o czym pan rektor, który właśnie do nas dołączy, na pewno powie również o edukacji uniwersyteckiej, a także decentralizacja. Myślę, że w jakimś sensie konsumuje to również te trendy najnowsze w polityce innowacyjnej, o których mówiłam na początku. Większy udział interesariuszy, czyli tych, którzy rzeczywiście te innowacje mają wdrażać w tworzeniu samej polityki, testowanie nowych rozwiązań, eksperymentowanie. To są moje odpowiedzi na pomysły, jak pobudzać innowacyjność. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy pani profesor za to wprowadzenie. Z czatów widzimy z państwa wypowiedzi, że będzie potrzeba głębszego zapoznania się z tą obfitą treścią. Dużo danych, dużo celów, dużo problemów, dużo propozycji konkretnych rozwiązań i narzędzi, których potrzebujemy na poziomie polityki gospodarczej. Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. Chciałbym państwa uspokoić, że cała nasza transmisja jest nagrywana i będzie można później wrócić jeszcze do tej wiedzy, którą się prezentujemy i zachęcić także do zadawania pytań. A z nami w studio jest już magnificencja, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Alojzy Nowak. Witamy panie rektorze, bardzo nam miło, że znalazł pan czas w tym bardzo trudnym dla pana czasie, kiedy przejmuje pan obowiązki rektora Uniwersytetu Warszawskiego, aby zaszczycić nas swoją obecnością. I jak rozumiem, opowiedzieć o kilku zagadnieniach, które zostały już przez panią profesor Marzenę Weresę wywołane. Ja chciałbym w szczególności odnieść się do dwóch takich zagadnień. Z jednej strony pani profesor mówiła o potrzebie ciągłej, nieustającej potrzebie wspierania jakości nauki, co jest zrozumiałe i tutaj na pewno wiele wyzwań nie tylko przed uniwersytetem, ale przed całym systemem kształcenia wyższego w Polsce. Także od tej strony, aby rzeczywiście ten system oświatowy, system tworzenia nauki był ważnym elementem polityki innowacyjnej. Takim wątkiem powiązanym z tą jakością nauki i rolą tej nauki dla innowacyjności jest potrzeba tworzenia dużych konsorcjów badawczo wdrożeniowych. Uniwersytet Warszawski ma pewne doświadczenia, już niemałe w tym zakresie, zbliżania się do rynku, zbliżania się do przedsiębiorców, zbliżania się do potrzeb tego rynku i poprosimy za chwilę pana rektora, aby trochę o tych sprawach opowiedział. Natomiast paradoksalnie, tak z jednej strony mówimy,
trzeba wzmacniać instytucje, trzeba tworzyć silne konsorcja, trzeba umieć współpracować, ale z drugiej strony pani profesor powiedziała, przesuwajmy punkt ciężkości z instytucji na innowatora, bo innowacje tworzy człowiek, potencjał intelektualny, kapitał ludzki jest w człowieku. Jak godzić te dwie perspektywy, panie rektorze? Czy uniwersytet jest takim miejscem, w którym my możemy sobie pozwolić na to, żeby wychwytywać tych ludzi o niezwykłym potencjale innowacyjnym, bardzo potrzebnych i dla nauki, i dla biznesu, a z drugiej strony tworzyć silny instytucjonalnie uniwersytet, który będzie ważnym partnerem tej narodowej polityki innowacyjnej? Panie rektorze, bardzo proszę. Dzień dobry raz jeszcze Państwu. To ważne pytania właściwie i to pytanie jest chyba zasadnicze, czy uniwersytet, ale w ogóle czy Polska jest w stanie wychwytywać tych najzdolniejszych, następnie odpowiednio ich kształtować i wspierać w tworzenie gospodarki innowacyjnej i nowoczesnych technologii i tak dalej. Wydaje mi się, że powoli w tym kierunku zmierzamy. To nie jest jeszcze problem, który został całkowicie rozwiązany. My mamy bardzo zdolną młodzież, tak jak zresztą na świecie. Ta młodzież jest zdolna, mniej zdolna i średnia, bym powiedział. Mamy przykłady znakomitych młodych informatyków z czterech ośrodków akademickich, a mianowicie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Poznania. Pewnie też w innych ośrodkach są równie zdolni. Badania i programy, które oni przygotowują, wyprzedzają mniej więcej o 10-15 lat to, co robi NASA w tej chwili. A zatem można powiedzieć tak, że to są badania na najwyższym poziomie. Bezapelacyjnie ci młodzi ludzie ciągną naukę, informatykę w szczególności, bardzo do przodu. Przez wiele lat Uniwersytet Warszawski zajmował między pierwszym a trzecim miejscem na świecie w programowaniu matematycznym i w programowaniu informatycznym, w szczególności przy programowaniu logarytmicznym. Konkurowaliśmy z MIT, ze Stanfordem. Oczywiście w tej chwili ta konkurencja jest większa, ale nigdy właściwie Uniwersytet Warszawski, ale także Jagielloński, także ośrodki poznańskie i wrocławskie nie spadały poza pierwszą piętnastkę, a chcę powiedzieć, że konkuruje na świecie o to miejsce mniej więcej 25 tysięcy uniwersytetów i pewnie ze 200 tysięcy najzdolniejszej młodzieży, która ma szóstki, a nawet siódemki z matematyki i z informatyki. Drugi taki element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to osiągnięcia takiej młodzieży jeszcze młodszej, licealnej i początkowych lat studiów technicznych. Otóż okazuje się, że w ostatnich 20-25 latach polscy studenci i polska młodzież licealna, ale także z techników zajmują w inżynierii biologicznej, chemicznej, fizycznej, jeśli tak można nazwać to, czym się zajmują, mniej więcej drugie, trzecie, najgorzej czwarte miejsce w Europie. I trzeba powiedzieć tak, że to są nasze ogromne sukcesy, ale z drugiej strony one nie bezpośrednio przekładają się na gospodarkę i na efekty osiągane w gospodarce, jeśli idzie o nowoczesne technologie, innowacje i temu podobne rzeczy. W związku z tym należy sobie postawić problem, pytanie, i to już jest właściwie stawiane od kilku lat, co trzeba zrobić i dlaczego tak się dzieje. Odpowiedź nie jest prosta, bo ta odpowiedź z jednej strony jest odpowiedzią historyczną, a mianowicie, że zawsze właściwie byliśmy zwróceni, byliśmy przekonani o tym, że prace innowacyjne, technologiczne powstają najczęściej za oceanem czy w Europie Zachodniej i że w związku z tym wystarczy nabyć licencję, dobrze ją wprowadzić, dobrze ją zagospodarować i kraj będzie osiągał sukcesy. Rzeczywiście czasami tak się dzieje. Japonia w początkowej fazie swojego rozwoju jest tego przykładem. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, że cenione na świecie, w Europie i na świecie i w innych gospodarkach właściwie są te kraje i te narody, które coś oferują samemu. Nie tylko umiejętność wprowadzenia licencji, ale oferują nowe rozwiązania, nowe technologie, które są wytworzone w danym kraju albo w danych grupach badawczych, które istnieją w danym kraju. My powoli, jak pan doktor
Kurski zauważył, zbliżamy się do takiego modelu. To znaczy nasi badacze z różnych ośrodków akademickich są dobrze wkomponowani w naukę i w to, co dzieje się na świecie, ale brakowało nam w pewnym sensie przełożenia na gospodarkę i przełożenia na biznes. Ja sam uczestniczę i w życiu naukowym, i w życiu administracyjnym uczelni, ale także biznesowym i wiem to i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że te relacje pomiędzy nauką a biznesem coraz bardziej są widoczne. Zwiększyła się wiarygodność pomiędzy jedną stroną a drugą i my po prostu zaczynamy sobie powoli ufać. Co więcej, biznes zaczyna wspierać uczelnie i wspierać badania. I to, co mnie cieszy bardzo, zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Świadczy o tym na przykład to, że Uniwersytet Warszawski w najbliższym czasie podpisze kilka umów z największymi polskimi firmami dotyczącymi, te umowy będą dotyczyły współpracy strategicznej na najbliższe lata. Bardzo wierzę, że w rezultacie tych umów, po pierwsze, to nasze zaufanie wzajemne się zwiększy, ale także będą sukcesy we wdrażaniu wyników badań, które prowadzone są na Uniwersytecie Warszawskim. Trzeba też jasno powiedzieć, że ostatnie zmiany, które dotyczyły finansowania badań, które dotyczyły także zintensyfikowania współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem, idą również w tym kierunku. Czyli myślę tutaj o doktoratach, które będą powstawały, takie bardzo praktyczne. Myślę tutaj o wspieraniu, czy powstaniu i wspieraniu IDUBów, czyli uczelni nastawionych głównie na badania i także aplikacje, stosowanie tych badań w gospodarce. To jest dobry kierunek. To w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Nie jesteśmy tutaj liderami, bo tak na świecie się działo, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Izraelu i w innych krajach europejskich. No ale to nie ma co na ten temat utyskiwać, tylko trzeba działać. I to, na czym bardzo mnie osobiście zależy, to jest to, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy byli konsekwentni w realizowaniu tych przedsięwzięć i tych działań, które zapoczątkowaliśmy. Dlatego, że po pierwsze wyniki badań nie mogą być jednoznacznie określone. Nie możemy założyć, że będziemy mieli wynik badań taki, jaki założyliśmy za 2, 3 czy nawet 5 lat. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nauka nigdy nie jest w pełni dookreślona. W związku z tym pieniądze czy środki pieniężne, które przeznacza się na badania naukowe, nigdy nie są kosztem, a zawsze są inwestycją, aczkolwiek wyniki mogą przyjść czasami po kilkudziesięciu latach. Po drugie, musimy być konsekwentni we wspieraniu zarówno biznesu, jak i nauki. Do współpracy pomiędzy oboma tymi grupami. Na przykład można pomyśleć o ulgach podatkowych, innych ulgach dla biznesu, który wspiera naukę. A mówimy tutaj o stosunkowo dużych pieniądzach. Jeśli będzie sytuacja taka, będę miał czas, to dam przykłady na przykład z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych, w jaki sposób biznes wspiera naukę, czy wcześniej będzie można odwołać się także do Izraela, czy do takich krajów jak Holandia, bardzo wiodących w tym zakresie krajów. Czyli reasumując, powiedziałbym tak, że może nie jesteśmy na początku drogi, na pewno nie jesteśmy na końcu drogi, ale zrobiliśmy w ostatnim okresie wiele w tym zakresie, żeby uwierzyć, że polscy naukowcy w różnych ośrodkach akademickich i ci młodzi, i ci już dojrzali, mają wiele do powiedzenia, mogą wiele wnieść do rozwoju i gospodarki poszczególnych sektorów. I co warto dodać, mówimy nie tylko o kierunkach podstawowych, tych inżynierskich, ale także mówimy o kierunkach społecznych, takich jak na przykład ekonomia, zarządzanie, filozofia, socjologia, czy pokrewne dziedziny, bo innowacje odnoszą się z jednej strony do techniki, ale z drugiej strony także do człowieka.
Bardzo dziękujemy, panie rektorze, za przedstawienie tego zagadnienia z perspektywy fotela rektorskiego. To jest, myślę, bardzo ważny sygnał dla biznesu, dla otoczenia publicznego uniwersytetu, że słowami pana rektora możemy dowiedzieć się o tej wielkiej otwartości nie tylko uniwersytetu, ale jak zrozumiałem, całej sfery akademii w Polsce na współpracę z biznesem. Ja tak to widzę. Przyznam, że często spotykam się z takim zarzutem, że ta otwartość akademii jest pozorna i że jak przychodzi co do czego, to naukowcy boją się podejmować współpracę z biznesem. Nie chcą przechodzić takiego rynkowego testu tego, czy ich wynalazki, czy ich osiągnięcia naukowe będą faktycznie pożyteczne, przydatne w biznesie, czy w praktyce gospodarczej. Czy w związku z tym uniwersytet ma jakieś narzędzia, które mogą nakłaniać na przykład takie osoby jak my tutaj siedzący, pracujący na co dzień, mający zajęcie dzięki temu, że mogą mówić o innowacyjności, a nie zawsze wdrażać te innowacje. Czy uniwersytet ma takie narzędzia, które mógłby stosować, żeby zachęcać swoich pracowników do wychodzenia poza mury uczelnia, do podejmowania tego wyzwania i chyba ciężkiej próby właśnie sprawdzenia, czy mamy coś do zaproponowania poza murami uczelni? Uniwersytet nie tylko nakłania, ale także zachęca. Ale przede wszystkim myślę, że najważniejszą sprawą także na uczelniach jest to, żeby nie przeszkadzały. To znaczy, żeby nie uważały, że ktoś, kto jest zaangażowany z jednej strony w badania takie teoretyczne, uniwersyteckie, czysto uczelniane, uniwersyteckie, z drugiej strony w dydaktykę, to nie może już funkcjonować na zewnątrz. Może. To jest wszystko kwestia dobrego ułożenia sobie dnia pracy, pewnych prerogatyw, które się zakłada, realizacji marzeń, konsekwencji w realizacji tych marzeń. W związku z tym ja uważam osobiście, że to jest sprawa zasadnicza, to znaczy, żeby nie przeszkadzać, a z drugiej strony wspomagać w różny sposób. No na przykład choćby zwalniać z części zajęć dydaktycznych, jeśli są efekty badań wdrażane na przykład w biznesie. Na przykład, żeby umożliwiać młodym, w szczególności osobom, na staże, praktyki, staże, ale także pracę w biznesie, czy w szeroko pojętym biznesie, bo to nie chodzi tylko o instytucje finansowe, czy temu typu podobne instytucje, ale to także chodzi o przemysł i chodzi o instytucje badawcze, które są w przemyśle. To idzie także o to, żeby zapraszać na wykłady i do współpracy osoby, które w tym przemyśle czy w biznesie funkcjonują, bo to w ten sposób buduje się po prostu potężny potencjał intelektualny, pokazując zainteresowanie, wsparcie. Czasami nie idzie nawet o pieniądze. Czy pieniądze, oczywiście rzecz, to jest rzecz ważna. Jestem ekonomistą z wykształcenia, w związku z tym, że środki finansowe, środki pieniężne są bardzo ważne, ale także uznanie. Także wspieranie poprzez pokazywanie dobrych praktyk, dobre rozwiązania, które są pomiędzy światem biznesu a światem nauki. I muszę Państwu powiedzieć, że mam do czynienia z wieloma kolegami, rektorami. Wcześniej to nie byli rektorzy, to byli prorektorzy czy dziekani różnych wydziałów. I to środowisko nasze uniwersyteckie czy uczelniane bardzo się w ostatnim czasie zmieniło. W ostatnim czasie to nie są tygodnie, ale powiedziałbym lata i jest dobra perspektywa. Mam także do czynienia z osobami, które ukończyły wyższe uczelnie, czyli z absolwentami. Im także brakuje tego, żeby tworzyć związki z uczelniami, żeby wracać do swoich alma mater. Rozwijają się już bardzo dobrze, ta współpraca rozwija się już bardzo dobrze, powstają kluby absolwentów, powstają organizacje, które samoczynnie niejako są tworzone w tym zakresie. Czyli otwartość, której doświadczyliśmy także w odniesieniu do polskich uczelni, do polskiego biznesu, która polegała na tym, że mogli nasi młodzi koledzy studiować za granicą, przebywać na stażach, uczyć, pracować.
nastąpiła ta konfrontacja ze światem, spowodowała to, że po pierwsze nabrali pewności, a po drugie w funkcjonowaniu, w działaniu, a po drugie otwartości na pewne zmienne, które nie są jasno i precyzyjnie określone. Panie profesorze, panie rektorze, mam jeszcze takie pytanie. Mianowicie, jeżeli chodzi o innowacyjną gospodarkę i te cyfrowe innowacje, to tu wydaje się, że kluczowe jest dzielenie się danymi. Zarówno tak, żebyśmy my jako naukowcy mieli dostęp do tych danych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w biznesie i jakie zmiany zachodzą. A te zmiany teraz polegają na tym, że powszechnie wykorzystywane są dane do tworzenia nowej wartości, do zmian organizacyjnych, zmian procesowych i tak dalej. Czy na to też pan widzi rozwiązanie? To jest prawda, że dostęp do informacji jest sprawą zasadniczą. Jest bardzo ważną. Konieczną wręcz, no bo bez informacji jednak jest trudno tworzyć nowe informacje, a nauka i nowe rozwiązania polegają na tworzeniu nowych informacji i nowych rozwiązań. Ja myślę, że tak, to znaczy rozwój elektroniki, systemów informacyjnych bardzo w tym pomaga, ale nie ulega też z drugiej strony to, że potrzebne są środki finansowe, żeby z tego dostępu można było korzystać. To póki co uniwersytet na pewne, powiedziałbym, ma pewne możliwości, także finansowe, żeby swoim pracownikom i współpracownikom umożliwić korzystanie z tych baz danych. My mamy Uniwersyteckie Centrum Matematyczne, ICM, które się nazywa, które tym się właściwie zajmuje. Są takie trzy ośrodki w Polsce. To jest jeden z bardziej uznanych naszych ośrodków, który mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości, a jeśli mówię o najbliższej przyszłości, to jest rok, może nawet pół roku, będzie mógł spełnić tą rolę transmisji danych, przetwarzania danych w ten sposób, żeby wszyscy mogli z tych informacji korzystać. To był ośrodek, który działał bardzo sprawnie. Następnie następowały pewne przeobrażenia. Powstały nowe budynki, nowe miejsce, gdzie oni funkcjonują, więc mogę sobie wyobrazić, że w pewnym okresie powstały pewne turbulencje, bo trzeba było sprawy uporządkować także z przemieszczeniem się z jednego miejsca w drugie miejsce. Ale teraz jest już najwyższy czas, żeby zaczął funkcjonować sprawnie i on oczywiście nie może być tylko i wyłącznie wspierany przez Uniwersytet Warszawski, musi być wspierany także przez ministerstwa zajmujące się, odpowiednie ministerstwa zajmujące się wspieraniem z jednej strony badań, czyli Ministerstwo Nauki, ale także Ministerstwo Cyfryzacji, być może Ministerstwo Rozwoju, ale też muszę powiedzieć, że my, to społeczeństwo akademickie, szczególnie to pokolenie w Państwa wieku, stało się bardziej dojrzałe w tym sensie, że chce korzystać z tego całego zaplecza i chce prowadzić badania, nie tylko badania literaturowe, ale przede wszystkim badania oparte o informacje, które zostały wytworzone i które są podstawą do badań. To jest jak gdyby informacja, która jest stworzona do badań, czyli można powiedzieć tak, że dojrzeliśmy do tego, że popyt łączy się z podażą w jakimś sensie. To znaczy ten popyt prawdopodobnie przewyższa podaż, albo może podaż przewyższa, ale na razie jeszcze może nie ma tej równowagi z różnych powodów, ale no, jak to bywa w życiu, do równowagi się dochodzi pewnymi krokami. To nie jest tak, że wszystko jest dane raz na zawsze. Reasumując moją odpowiedź na pytanie pani profesor, powiedziałbym tak, że uniwersytet bardzo jest zainteresowany, żeby to stabilizować i rozwijać. No i na pewno też mamy narzędzia i kompetencje, jeżeli chodzi o teraz w szczególności młodych naukowców i doktorantów, którzy są edukowani. Mam jeszcze takie jedno szybkie pytanie. Jeśli można, ale jest tu jeden problem ochrony danych jednak. I drugi problem dzielenia się danymi, czyli otwarta nauka, również z zagranicą, z innymi ośrodkami i pozyskiwania tych danych. Więc te kwestie wymagają jednak pewnych regulacji, które wychodzą poza uniwersytet, czyli regulacji no, na poziomie nie tylko krajowym, ale wręcz nawet powiedzmy europejskim, czy być może ogólnoświatowym.
bo te dane są jednak obszarem wrażliwym. Pani profesor, ja się całkowicie zgadzam. Chciałem tylko powiedzieć, to super, że pani profesor zrobiła taką uwagę, bo chcę powiedzieć, że Uniwersytet Warszawski jest problem solved oriented institution. My wiemy, że są problemy, ale nie stawiamy problemów z wykorzystaniem nad problemami potrzeby wykorzystania. I całkowicie się zgadzam, musimy na to zwracać uwagę. Natomiast wiemy, że bez dostępu do informacji, bez odpowiedniego zarządzania tą informacją, Potrzeba też się zgadzam. Natomiast możliwość, czy jest ta możliwość i jak tę możliwość Powiedziałbym, że jest. Ona jest na pewno na Uniwersytecie Warszawskim, ale tak jak też tutaj przy wymianie zdań z panią profesor wskazaliśmy, potrzebne są także inne instytucje, które to będą wspierały. No, niewątpliwie. Bo to nie jest tak, że to się da zrobić bezkosztowo czy bezinwestycyjnie. To są inwestycje, bym powiedział, ale bez tych inwestycji świat dowodzi, że nie zrobi się kroku naprzód, że będzie się krążyło w jednym miejscu. Będziemy, jak to się mówi, czasami gonić własne ogon. Absolutnie się zgadzam. Natomiast część tego problemu jednak leży na poziomie chyba europejskim, a nawet światowym, czyli regulacje dotyczące ochrony danych, dotyczące wykorzystania danych, dzielenia się danymi i tak dalej. Bez wątpienia tak jest, ale no jaki my mamy wpływ na świat czy na Europę? Porządkujemy własne sprawy. Wracam do mojego pytania. Może być ostatnie do pana rektora. Mianowicie z badań, które prowadzę w ramach Dela PUW, wynika, że jest problem z przygotowaniem przez uczelnie studentów do przyszłego rynku pracy. To znaczy, to tutaj jest ta kwestia tak zwanych kompetencji przyszłości, kompetencji 4.0 i zmieniającego się świata i zmieniających się potrzeb, które wynikają chociażby z automatyzacji, z wprowadzania sztucznej inteligencji i również tam, w te zawody, do których my teraz aktualnie przygotowujemy naszych studentów. I tutaj jestem ciekawa, jak pan rektor to widzi. Jak wybrnę z tej sytuacji, z tego właśnie, trudnego problemu. Właśnie. Pani profesor, to jest złożony problem. Ale uniwersytet jest po to, żeby rozwiązywać też złożone problemy. Znaczy, ja sam zadaję sobie pytanie i nie tylko sam. Wielu pracowników, kolegów, koleżanek na uniwersytecie zadaje sobie pytanie, kogo uniwersytet powinien kształcić. I odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo z jednej strony jest rzeczywiście tak, że powinniśmy kształcić osoby czy absolwentów na potrzeby rynku, ale z drugiej strony chcielibyśmy i bardzo nam na tym zależy kształcić osoby, które ten rynek kształtować będą za lat kilka czy kilkanaście. Czyli trzeba tak kształcić, najogólniej bym powiedział, żeby nasi absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, ale także innych prawdopodobnie uczelni, mieli wyobrażenie o tym, co będzie się działo na świecie za lat 5, 10, 15. To sprawa nie jest prosta. Tak się składa, że od lat przynajmniej kilku współpracuję z człowiekiem, który bardzo dużo wie na ten temat, czyli Pissaridisem. Christopherem Pissaridisem, który otrzymał Nagrodę Nobla za przewidywania rynku pracy, najogólniej rzecz ujmując. I on mi opowiadał, że wtedy, kiedy pisał pracę, kiedy były wyróżnione te prace, kiedy był bardzo czynny, przez myśl mu nie przeszło, że tak świat będzie się kształtował, czy będą takie zmiany na rynku pracy. Natomiast podobnie jak my tutaj dyskutujemy, Pissaridis także przewiduje i wskazuje studentom to, co pani profesor powiedziała, o czym pani profesor mówiła, mianowicie, że trzeba być przygotowany, że w ciągu 5-10 lat rynek pracy czy potrzeby ulegną diametralnym zmianom. Czyli konkluzja byłaby taka, że trzeba kształcić młodzież w sposób inteligentny, trzeba kształcić młodzież w sposób myślący, nie tylko żeby rozwiązywać bieżące problemy, z którymi borykamy się na co dzień, ale żeby byli elastyczni w myśleniu i żeby potrafili się dostosowywać do zmieniającego świata, kształtując ten świat,
ale także dostosowywać się do zmieniającego się świata. Czyli uniwersytet jest w uprzywilejowanej sytuacji, powiedziałbym, dlatego że nie jest uczelnią jednorodną. My mamy szerokie perspektywy, on nie jest tak bogaty jak był, no bo jeszcze póki co nie mamy medycyny, ale kto wie, nie mamy jeszcze rolnictwa, ale kto wie i takich bardzo czysto technicznych specjalności, ale my mamy bardzo bogate specjalności od nauk podstawowych, empirycznych, poprzez nauki społeczne i nauki humanistyczne. Dodatkowo ludzie, rektorzy, ale także uczelnie dojrzewają coraz bardziej do tego, że trzeba ze sobą blisko współpracować i że trzeba się wymieniać i nauczycielami akademickimi, i studentami, i rezultatami badań. W związku z tym wierzę, że przemiany, które zachodzą na polskich uczelniach od lat kilku czy kilkunastu, które nie są stopowane, bo jest już jakaś, nie chciałem użyć tego określenia, pewna presja na zmiany w takim pozytywnym słowa znaczeniu, że zbliżają nas co najmniej do rynku europejskiego, a może do rynku światowego. Może to nie dotyczy wszystkich i w każdym miejscu i nie wiem, czy powinno dotyczyć wszystkich i w każdym miejscu, ale na Uniwersytecie Warszawskim, jak wiecie, zdajemy sobie z tego sprawę w dostatecznym stopniu i myślę, że to, biorąc to pod uwagę, ta perspektywa nie jest zła. Drodzy Państwo, mamy kilka zagadnień, które się pojawiły na czacie. Bardzo dziękuję Państwu za tą aktywność. Myślę, że pierwsze z nich bardzo dobrze koresponduje z przebiegiem naszej dotychczasowej dyskusji. Chciałbym tutaj poprosić o odpowiedź zarówno panią profesor Werezę, jak i pana rektora Nowaka. Czy doktorat wdrożeniowy jest takim narzędziem, które zbliża naukę do biznesu? Jeśli pani profesor zechciałaby to powiedzieć z perspektywy potrzeb tej polityki innowacyjnej, czy to jest narzędzie, które wypełnia jakąś istotną lukę w polityce innowacyjnej? A do pana rektora to samo pytanie, ale z perspektywy uczelni. Czy uczelnia potrzebuje takich doktoratów wdrożeniowych? Pani profesor. No, z punktu widzenia polityki innowacyjnej rzeczywiście pomysł jest dobry, natomiast jak zwykle powstaje pytanie, jak on jest realizowany, czyli jak ma wyglądać ten doktorat wdrożeniowy. My na razie próbujemy z tymi doktoratami. Jeszcze mamy dopiero od niedawna regulacje, które pozwalają na tego typu doktoraty, więc trudno jest nawet powiedzieć, jaki to ma wpływ na innowacyjność i czy na współpracę między nauką i biznesem i odpowiedzieć, czy jest w ogóle jakikolwiek wpływ, bo jest jeszcze za mała skala. No, należałoby też zrobić szersze badania, które pokazałyby, czy rzeczywiście ta implementacja tego pomysłu jest trafiona, czyli czy faktycznie firmy skorzystały z tych wdrożeń, czy te pomysły zostały wdrożone. Tego nie wiemy. Czyli co do idei, moim zdaniem na pewno może to pobudzać innowacyjność. Zresztą na przykład w Wielkiej Brytanii podobne rozwiązania istnieją od dawna, czy w Stanach Zjednoczonych miałam okazję przyglądać się doktoratom na Uniwersytecie w Georgia Institute of Technology, gdzie mało, że to są doktoraty wdrożeniowe, ale jeszcze interdyscyplinarne. Czyli na przykład doktorat dotyczący obszaru innowacyjności jest tworzony przez kilku studentów wspólnie z różnych dyscyplin i każdy z nich robi jakąś część, czyli techniczną część robi ktoś inżynier, a część ekonomiczną robi ktoś, kto zajmuje się biznesem naukowo i wtedy z tego powstaje projekt, który później jest wdrażany. Więc to jest taki prawdziwy doktorat wdrożeniowy, powiedzmy modelowy. Oczywiście może być doktorat wdrożeniowy robiony też przez jedną osobę, tak jak u nas raczej się to postuluje. Tylko tak jak mówię, chyba jest za wcześnie, żeby to ocenić. Czyli jako idea uważam, że tak. Jako wykonanie nie mam jeszcze tutaj wyrobionego poglądu. Panie profesorze, czy te doktoraty wdrożeniowe zaczynają pojawiać się na uniwersytecie, czy wiemy już coś, one się sprawdzają, są potrzebne, przydatne? Ja bym powiedział tak. Po pierwsze, całkowicie w 100% zgadzam się z tym, co powiedziała pani profesor Weresa. Dodałbym tylko rzecz jeszcze jedną, a mianowicie, że to moim zdaniem nie był zły pomysł wprowadzenia tych doktoratów wdrożeniowych, a to dlatego, że odczarowaliśmy w ogóle coś, co nazywa się doktoryzowanie. I powiedziałbym tak, jak to kiedyś ktoś przede mną powiedział, że nie ma dobrej praktyki bez dobrej teorii, nie ma dobrej teorii bez dobrej praktyki. I dodałbym tak, że nieważne co się robi,
ważne jak się robi. Nieważne, czy to jest doktorat wdrożeniowy, czy to jest doktorat inny, teoretyczny. Ważne jest, jak starannie ten doktorat, ta praca została wykonana. Myślę, że wpływ na to, że wprowadzamy te doktoraty, czy wprowadziliśmy doktoraty wdrożeniowe, miała zmieniająca się rzeczywistość. Wcześniej, jak ja pisałem doktorat, to trzeba było być dobrze odczytanym w literaturze, pokazać dostęp do książek, cytować literaturę i tak dalej. Teraz ten dostęp mają wszyscy, studenci 5 roku czy 4, bardzo dobrze sobie z tym wszystkim radzą. Więc trzeba pokazać coś innego, jakąś inną nowoczesność, prawda? W Ameryce to zrobili wcześniej, no, w szkołach biznesu jest doctorate in business administration. To jest nic innego jak praktyczne wykorzystanie 2, 3, czy 5 lat studiów, zrobienia jakiegoś projektu, dobrzego przedstawienia w sposób metodologiczny, logiczny, normy i nadaje się doktorat, czy powiedzmy sprawa jest podobnie i tak dalej. I u nas zmierzamy w tym kierunku. U nas bardziej na uniwersytecie, z tego co wiem, nie jestem jeszcze tak w 100% zorientowany, doktoraty wdrożeniowe powstają w naukach podstawowych, chemii, fizyce i tak dalej. Jest pewien problem inny niż ten, o którym pani profesor powiedziała. To też wymaga prawdopodobnie pewnego rozregulowania albo doregulowania, bo jak państwo wiecie, a przypuszczam, że nasi słuchacze też pewnie to wiedzą, doktorat uzyskuje się po publicznej obronie. I teraz powstaje pewien problem, jeśli to jest doktorat robiony na zamówienie i sprawy idą, na przykład ewentualnie dotyczyłby nowych patentów i tak dalej, a wcześniej byłby robiony przed opatentowaniem jeszcze wyników badań, to jest problem, czy powinien być publicznie broniony. No bo na całym świecie jest tak i ja też na to zwracam uwagę i będę zawsze zwracał uwagę, że w gruncie rzeczy, w rezultacie badań najważniejszy jest patent, nie publikacja. Publikacja jest ważna, bo ona jest potrzebna, pokazuje rozwój, czyli w drugim etapie, czyli najpierw badania, wyniki badań, patent, spieniężenie patentu i publikacja. I teraz w tym sensie, jeśli tak byśmy popatrzyli, jeśli się państwo i słuchacze by z tym zgodzili, to jest pewien problem, bo tu jest u nas sytuacja odwrócona, że najpierw publikacja, później ktoś może nieładnie, mówiąc, zagospodarować te rezultaty i opatentować pod innym nazwiskiem albo pod innym szyldem. I to myślę, że jest jeszcze do rozwiązania. W każdym razie z tego, co wiem, jak mówię, powtórzę jeszcze raz, ta wiedza moja dotycząca doktoratów wdrożeniowych nie jest tak głęboka i ogromna, ale zainteresowanie jest coraz większe. No, część, bo to jest nowa rzecz, prawdopodobnie jakiejś grupie osób wydaje się, że to szybciej można zrobić, wtedy doktorat i tak dalej, ale to się unormuje i ustabilizuje i nowoczesności i nowych rozwiązań uważam, że nie ma się co obawiać, trzeba z nich korzystać, trzeba tylko to robić rzetelnie. Dziękujemy panie rektorze. Mamy jeszcze kilka pytań na czacie. Jedno z nich odnosi się do tematu, którego nie podjęliśmy, a być może warto. To są tak zwane innowacyjne zamówienia publiczne. Zamówienia publiczne jako pewna sfera zakupywania, więc także dawania impulsu do generowania rozwiązań innowacyjnych ze środków publicznych. Panie profesor, czy ten instrument w Polsce się przyjmuje? Ja ze swoich kontaktów, głównie ze sferą administracji samorządowej, słyszę, że to jest temat często niebezpieczny, odsuwany gdzieś na bok, kojarzy się z potencjalnymi problemami prawnymi, z ograniczeniem konkurencji, jeżeli się wprowadza do zamówień publicznych takie elementy, które mają właśnie wymuszać, niejako stymulować właśnie te rozwiązania innowacyjne. Jakie zdanie na temat tych zamówień innowacyjnych ma pani profesor? Znaczy, tu zgadzam się po części z panem, bo sam instrument, mówiłam o tym w mojej prezentacji, jest nowoczesnym instrumentem i właściwie postuluje się obecnie szersze wykorzystanie tego instrumentu. Jest to właśnie stymulowanie popytu, a nie podaży, czyli takie podejście poszukajmy rozwiązań, i to chodzi o zamówienia publiczne funkcjonalne, czyli poszukajmy rozwiązania problemu. Nie szukajmy
konkretnego jakiegoś produktu, tylko rozwiązania problemu, który przed nami stoi i to mogą być wiązka produktów, to może być czy wiązka usług, czy w ogóle jakieś rozwiązanie nawet typu innowacji społecznych czy innych. Natomiast problem pojawia się, jeśli popatrzymy na to od strony implementacji, czyli w teorii zdecydowanie mówi się o tym i pisze się ostatnio bardzo dużo, że to właśnie jest ten kierunek, jeśli chodzi o narzędzia polityki innowacyjnej. Ale w praktyce, no to tutaj no niezbędne są regulacje. Ja nie poruszyłam tego we wnioskach faktycznie, tego wątku wykorzystania w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że żeby zastosować dobrze ten instrument, to cała sfera regulacyjna dotycząca implementacji zamówień publicznych powinna być zmieniona, żeby właśnie nie było tych obaw ze strony zamawiającego. No bo zamawiającym jest państwo, czyli urzędnik. I teraz jest pytanie, jak on ma udowodnić, że po pierwsze ten problem wymaga rozwiązania, a po drugie, że rzeczywiście wybór tego wykonawcy, tego zamówienia publicznego został zrobiony zgodnie ze sztuką. Jest to bardzo trudne i tutaj rzeczywiście mogą być pewne obawy. Poza tym wydaje mi się, że w ogóle nie powiedzieliśmy o tym nic, a ważne jest w innowacyjności ryzyko i pewna odwaga. Pan rektor mówił o studentach, że powinni być szeroko wykształceni i elastyczni. Powinni być też odważni, żeby nie bać się nowych wyzwań i je podejmować, niezależnie od tego, że czasami kończy się to porażką. Poza tym wydaje mi się, że w Polsce nie ma zgody na porażkę. Czy w sektorze publicznym, czy prywatnym, czy nawet w jakimkolwiek obszarze. Ta porażka nie jest traktowana jako kolejny szczebel drogi do sukcesu, tylko że nie udało się, ale uczmy się na błędach, tylko raczej jest traktowana nie udało się, no to właściwie jest bardzo źle. W związku z tym jest ta obawa, że źle skalkulowaliśmy ryzyko, poniesiemy porażkę, a następnie niestety rynek nas negatywnie oceni. I to jest drugi obszar właśnie też, chciałam nawiązać do tego, o czym mówiłam, tych zmian mentalnych też, które są konieczne do transformacji cyfrowej, ale nie tylko, do gotowości, do bycia innowacyjnym. I to właśnie też dotyczy tych zamówień publicznych i wymagań co do sfery też no, tej publicznej. Że urzędnicy no, nie powinni się bać ryzyka, nie powinni wybierać do finansowania tych projektów, które są skazane na sukces, powiedzmy, ale jednak nie przełomowe, tylko raczej szukać tych projektów, gdzie, w których nie znajdzie się finansowanie prywatne, bo są zbyt ryzykowne albo zbyt nowatorskie, że może właśnie tutaj to ryzyko gdzieś powinno się uwzględniać, większa elastyczność co do ryzyka. Oczywiście to jest trudny temat, bo jak później zabezpieczyć się przed tym ryzykiem, a jednocześnie zabezpieczyć się właśnie przed tą porażką ewentualną, no to jest kwestia do dyskusji. Ja bym powiedziała tak, to było też na pani profesor w slajdach, eksperymentowanie. Tak. Potrzebujemy też eksperymentowania tak naprawdę, żebyśmy w ogóle wdrażali te innowacyjne rozwiązania i to eksperymentowania na różnych poziomach, bo też tego eksperymentowania potrzebujemy w dydaktyce. Zdecydowanie. Dlatego, że jeżeli my nie zmienimy się jako prowadzący i nie będziemy właśnie zachęcali do eksperymentowania, nie będziemy karać za porażki, to też zmieni się całe to pokolenie, które idzie i będzie wchodziło teraz na rynek pracy. Tylko jest takie podstawowe pytanie, jak to zrobić? Po pierwsze, nie, to pewnie można zrobić to, bo jednak inne kraje robią to. Uczyłem przez wprawdzie krótko 6 tygodni w Hongkongu, kiedyś na Politechnice w Hongkongu. I tam mi mówiono, że przeciętny, powiedzmy, biznesmen młody, zdarza się, że zaczyna swój biznes 3 razy dziennie. 3 bankructwa w ciągu jednego dnia, czy 2 bankructwa i to trzecie już idzie. No tak daleko nie musimy iść w Polsce, ale... Rzeczywiście jest tak, ja zrobię zdanie, jeśli mogę, komentarza. Rzeczywiście jest tak, że w dalszym ciągu awersja do ryzyka jest dość spora w Polsce. Ona chyba jest już mniejsza teraz niż była jeszcze 15 czy 20 lat temu, czyli właściwie można powiedzieć, że ta kultura biznesu wzrasta także z tego punktu widzenia. I myślę i zgadzam się z panią profesor także i z paniami profesor także w tym zakresie, że to powinno się w sporej części kształtować tą skłonność do ryzyka na uczelniach.
to uczelnie są takim miejscem, gdzie wszystko powinno być wolne, jeśli idzie o wygłoszenie myśli, o przedstawienie nowej koncepcji, także wprowadzenie tej nowej koncepcji w życie. I Uniwersytet Warszawski ma tutaj spore osiągnięcia. W szczególności dwa wydziały w przeszłości, Wydział Ekonomii i Wydział Zarządzania, ale także i inne, bo i fizycy mają ochotę do prowadzenia biznesu, i biolodzy, i filozofowie, i nauk politycznych i tak dalej. I myślę, że także trzeba powiedzieć, że i Unia Europejska, i marszałek województwa, którzy wspierali tego typu przedsięwzięcia i dali sporo środków. I co bardzo nas cieszy na uniwersytecie, to jest to, że bardzo wysoki procent młodzieży, która zaczęła swoją działalność w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, na przykład odniosła sukces. The Lab, którym pani profesor kieruje, jest też jednym z przykładów, nie takim studenckim, może już tylko już doktoranckim, około doktoranckim, interdyscyplinarny. Myślę, że też jest coraz większe przekonanie o tym, że nie da rady się inaczej funkcjonować, że tylko nowe pomysły, marzenia o sukcesie, wdrażanie tych sukcesów, znaczy wdrażanie tych koncepcji w życie może przynieść sukces. Ja bym powiedział jeszcze więcej. Ja dawałem przykład na konferencji parę dni temu, dlaczego taki niezwykle zdolny chłopak, który ma potrójny doktorat, jest profesorem w Berkeley, przyszedł na Uniwersytet Warszawski kilkanaście lat temu, i żeby studiować, a nie wybrał innego miejsca. I on odpowiedział mi, dlatego że Uniwersytet Warszawski jest przewiewny. Czyli, że można zaprezentować różne myśli. Warszawa jest przewiewna. W Warszawie dzieje się dobrze, moim skromnym zdaniem, prawie jak w Nowym Jorku. Prawie, choć nie jesteśmy Nowym Jorkiem. Dlatego, że Warszawa daje te właśnie duże możliwości dla podejmowania ryzyka, i osoby, które są wybitne, zdolne, przedsiębiorcze, które są z małych miasteczek, wsi, innych ośrodków, oni przyjeżdżają tutaj do Warszawy pracować, żeby osiągnąć sukces. Tak bym powiedział. One gdzieś tam różne rzeczy miały, nie osiągnęli tam sukcesu, bo nie można było, przyjeżdżają, żeby osiągnąć tutaj sukces. I ja myślę, że zarówno Uniwersytet Warszawski, ale także SGH, Politechnika i inne uczelnie tutaj, my musimy tworzyć odpowiedni klimat, także rozmawiając. To jak ładnie któraś z pań profesor powiedziała, że porażka jest częścią sukcesu. Nie osiągnie się sukcesu bez porażki. Idzie o to, żeby ta porażka była jak najmniejsza, prawda? I żeby rzeczywiście było tak, że otoczenie po przeanalizowaniu faktów powie, to nie była jego wina, to splot różnych nieprzewidywalnych spraw, związków, który się pojawił, doprowadził do tej porażki. I o tym urzędniku chciałem powiedzieć, bo słuchałem kiedyś fascynującego wykładu biologa notabene. Bo czasami się tak dyskutuje, że jeśli prowadzi się badania naukowe, to na przykład z biologii czy z fizyki, to one na pewno są obiektywne. Jak urzędnik podejmuje decyzję, to najczęściej może być subiektywna. Coś do urzędników chciałem powiedzieć. To wcale tak nie jest. Bo ten biolog, profesor silny, szef grupy, podejmuje badania i decyduje i występuje o grant, jak ma bardzo silną pozycję, to te środki na ten grant uzasadniony, to jest wszystko, otrzyma, ale to przecież jest w jego głowie. Czyli jeśli w jego głowie jest to rezultatem iluś tam badań, to coś, co rodzi się w głowie, jest na pewno obiektywne, co jest z tyłu głowy. Ja nie mam takiego osobiście przekonania. Jest to pewien rodzaj subiektywizmu. W związku z tym myślę, że powinniśmy o tym mówić. To nie ma złotego patentu na rozwiązanie sprawy, że urzędnik, który ma przemyślane rzeczy, czy grupa przeanalizowana i te zamówienia publiczne składa, to oczywiście można, to też jest w jakimś sensie i obiektywne, i subiektywne. Czyli właściwie zmierzam do tego, że dążyłbym do tego, żeby się tych zamówień publicznych nie bać, które powstają, które są tworzone, bo my możemy wskazać wiele państw na świecie, w tym w szczególności to bardzo dobrze rozwinięte państwo Izrael, gdzie zaczynało się od zamówień publicznych. A jak MIT
uczelnia Armii Stanów Zjednoczonych podstawowa zamawiał swoich pracowników u siebie i na świecie różnego rodzaju badania. No to jest to w pewnym sensie obiektywne, ale ten obiektywizm jest jednak taki ograniczony, prawda? Dlatego myślę, że ważne jest jednak to, żeby dobrze zdefiniować, do czego te zamówienia są potrzebne, czyli dobrze zdefiniować ten problem. No i tutaj mądrość jednej osoby być może jest niewystarczająca, że być może właśnie powinny to definiować te problemy zespoły, a wręcz nawet mówi się o tym, że powinny brać udział w tym definiowaniu problemu również społeczeństwa, że ludzie, którzy... Napoleon nie miałby szansy przetrwania. Którzy... No ale dzisiaj nie mamy czasów napoleońskich na szczęście, tylko inne i musimy myśleć o tej transformacji cyfrowej i nie tylko mentalnej, społecznej, również w tych kategoriach nowych, więc też pomyślmy po nowemu o zamówieniach publicznych, ale też wydaje mi się, że wszystkie instrumenty i zamówienia publiczne i ulgi podatkowe i tak dalej, że należy też no, pewną refleksję mieć na temat ich skuteczności, czy doktoraty wdrożeniowe, czyli po pewnym czasie powinna być ewaluacja. I teraz jest pytanie, jaka to będzie ewaluacja? Czy to będzie ewaluacja mechaniczna, która tylko odhaczy te punkty, gdzie kryteria zostały spełnione, czy to będzie ewaluacja merytoryczna, która oprze się właśnie na dowodach naukowych i też mówiłam o tym w tym wystąpieniu, że niech ta ewaluacja będzie pogłębiona i metody ewaluacji dobrze dobrane, ale też pewnego rodzaju spójne ze sobą, trochę ilościowe, ale wsparte jakościowymi, żeby było wiadomo, czy rzeczywiście to rozwiązanie się sprawdziło i czego, jeśli się nie sprawdziło, czego zabrakło. No i zamówienia publiczne, jeszcze może dwa słowa. Tak, zgadzam się z panem rektorem. W wielu krajach się sprawdzają, ale tutaj problemem mogą być regulacje ogólnokrajowe dotyczące sposobu realizacji tych zamówień. I żeby dobrze ten instrument działał, to należałoby się też przyjrzeć, jak działa to prawo zamówień publicznych i zastanowić się, jakie korekty są potrzebne, żeby rzeczywiście te zamówienia spełniały swoją funkcję. Więc to nie jest taki jednoznaczna odpowiedź tutaj na to pytanie nie jest możliwa bez tego kontekstu, bo generalnie wydaje mi się, że w Polsce, ja przynajmniej stawiam taką tezę, innowacyjność jest niska ze względu na słabość instytucji jednak, które wspierają innowacyjność. Niezależnie od tych zmian, o których pan rektor mówił, te instytucje ciągle jeszcze nie są na tyle rozwinięte, żeby ta innowacyjność mogła rzeczywiście w sposób taki elastyczny się pojawiać i skokowy. Bardzo silnie zarysowaliśmy ten wątek instytucjonalny. Ja Państwu obiecuję, że wrócimy do niego niedługo, bo mamy przewidzianą pewną tak zwaną scenę, odsłonę dzisiejszej konferencji, gdzie będziemy troszeczkę jeszcze męczyć zagadnienie sprawności instytucjonalnej tego systemu wsparcia innowacyjności w Polsce. Ale spróbujmy przez chwilę spojrzeć na to zagadnienie z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy przedsiębiorstw, wielkich korporacji, które podejmują wysiłki, kalkulują ryzyko, dokonują tejże ewaluacji, tworząc często dużym nakładem sił i środków ten też wewnętrzny etos innowatora w swojej kadrze, dostosowując do tego politykę kadrową, po to, żeby mieć z tego bezpośrednią własną korzyść. Tak? Kto, jak nie korporacje międzynarodowe, są najbardziej zainteresowane tym, żeby wypuszczać na rynek rozwiązania innowacyjne? Kto, jak nie korporacje międzynarodowe, najlepiej liczą efektywność pieniędzy wydatkowanych na te rozwiązania?